Grzegorz pisze, że jest sam, ale nie chciałby być tato dziadkiem w jednym i zastanawia się, czy po skończeniu 45 roku życia jest sens, by mężczyzna się żenił i jak to wygląda z perspektywy potencjalnych przyszłych dzieci. To zacznijmy znowu od prawa. Prawo nie określa maksymalnego wieku zawierania małżeństw, jest tylko określony minimalny. Więc jak gdyby podpowiada, że jest sens i jest taka możliwość. Jak najbardziej. W każdym wieku można stworzyć bardzo udane małżeństwo. Natomiast wchodząc w relację z drugą osobą, z którą chcę stworzyć małżeństwo, to chodzi właśnie o tą relację. W niej mogą być dzieci, ale nie muszą być te dzieci. Z różnych powodów. Też pytanie, w jakim wieku będzie ukochana tego mężczyzny, bo może być w wieku, w którym ona nie będzie mogła już zajść w ciążę, więc mogą stworzyć bardzo fajne małżeństwo, w którym z założenia nie będzie dzieci. Od strony biologicznej ta przeszkoda nam wystąpi. Więc myślę, że tutaj nie tyle należałoby się martwić dziećmi, tylko tym, żeby stworzyć udany związek z kobietą, znaleźć ją. Kiedyś spotkaliśmy na naszych kursach przedmałżeńskich parę, gdzie obydwoje byli po 50. No i tak trochę się krępowaliśmy, bo wśród różnych motywów zawierania związku też z naszych ust padało z rozsądku, że się niektórzy pobierają, ale tak krępowaliśmy się to powiedzieć i państwo to wyczuli i nagle on mówi, nie, nie, proszę mówić, niektórzy się tak pobierają, ale my z miłości. Tak. Są też pary, znam, zupełnie odnaleźli się na przykład na emeryturze i to jest ich w ogóle pierwszy związek i tworzą znowu bardzo, bardzo fajne małżeństwo. Więc pytanie tutaj. Jest jedna zasada, która rzeczywiście się nam potwierdza, że łatwiej w małżeństwo wchodzą ludzie młodsi z jednego powodu. Są bardziej otwarci na zmiany. Im człowiek się posuwa bardziej w wieku, tym bardziej już ma to życie ułożone i wpuszczenie do tego życia drugiego człowieka staje się dla niego trudniejsze. Te wymagania rosną. Więc to jest pytanie o mnie. Czy ja jestem gotowa, gotowy na to, żeby pozwolić drugiej osobie wejść w to moje życie i tworzyć trochę je pozmieniać. I na pewno je dobrze pozmieniać. Czy jakoś można się nawet w takim starszym wieku uczyć takiego właśnie większej elastyczności na zmiany? Czy to jest związane ściśle z przeżyciami pewnymi, które były w życiu? To znaczy im człowiek jest starszy, tym jemu trudniej jest dokonywać tych zmian. Natomiast to jest też cecha osobista i można nad tym pracować. Przyzwyczajenie do pewnych rytuałów dziennych. Pojawia się osoba inna w tym domu, no to te rytuały ulegną zmianie. Myślę, że to jest też tak, jak pojawia się dziecko. Też nowa osoba i automatycznie funkcjonowanie tej rodziny się zmieni. A patrząc z perspektywy dziecka, no jest wielu ojców w wieku 45 lat czy więcej. Są bardzo fajnymi ojcami. Każdy wiek ma swoje plusy. Atuty, plusy, a dziecko zawsze wymaga od rodzica rozwoju. Więc na pewno od starszego taty dziecko będzie wymagało większej troski o fizyczność, żeby ten mężczyzna bardziej był sprawny i dbał o swoje zdrowie. Ale dziecko też wymusi tą fizyczność, bo 45-latek będzie musiał, prawda, schylony biegać. Natomiast nieraz starsi rodzice wnoszą większy spokój w wychowanie, taki większy dystans. Skoro ten pan tak ładnie nazwał tato dziadkiem, dziadkowie to jest bardzo, bardzo fajna osoba w życiu człowieka. Ja mam wrażenie, że tu jest to użyte negatywnie trochę jednak. Właśnie tak, niepotrzebnie. Ale chyba niepotrzebnie. Skojarzone jest negatywnie. Natomiast młody mężczyzna to jest mężczyzna, który walczy w życiu o bardzo wiele rzeczy. Musi się odnaleźć w ogromnej ilości sytuacji. Mężczyzna w tym wieku już się odnalazł, więc wnosi bardzo dużo spokoju i do relacji małżeńskiej, i do dziecka. Może być bardzo fajnym tatą. Czyli ten wiek, jak ustaliliśmy, na pewno nie jest przeszkodą do zawierania związku małżeńskiego, a też jakby perspektywa dzieci nie jest też tą taką wiążącą, że ja będę tym takim starym ojcem, czy tą starą matką z drugiej strony, która by nie była im w stanie zapewnić jakiejś tam opieki w przyszłości, bo jak zresztą pani powiedziała, to jest to coś, co wprowadza zupełnie inną jakość niż młodsze małżeństwa. Tak. Ważniejsze jest znalezienie tej kobiety i gotowość na to, czy zechce z nią stworzyć małżeństwo. Tak, i nie nazywajmy tato dziadkiem w sensie negatywnym, tylko najbardziej pozytywnym w tym przypadku. Absolutnie. Ale bym pozostał przy pierwszym szłonie. Będzie tatą, a dziadkiem później. A dziadkiem później. Dziękuję bardzo.